Hot 60 Challenge 2 wystartował, widzę. Może posłuchać w sumie. Bo to zawsze jakaś atrakcja popkulturowa. Może dostanę nominację od kogoś w przyszłości. Kamera poszła! Witam serdecznie społeczność internetu. Miło mi jest was przywitać po 6 latach. Zasady się nie zmieniają, zmieniły się tylko okoliczności, ponieważ tym razem musimy uratować świat. Pełne informacje są w opisie, bardzo na was liczę. Lecimy z tym. Przy pierwszym Hot 16 Fox nam zbanował kanał, a że to był nasz cały kwit. Zarejestrowałem na Uberze się wtedy, żeby mieć za co żyć. Karol, twoje prawo jazdy straci ważność. Na 14 dni taki mail mi przyszedł dziś. Chuj w to jak mam nowy RRX. Kozacko, to złota ręka złotego elfa. Czego nie dotknie, zmienia w diament, tak jak Lil Wayne Drake'a. Przestaję wierzyć w przypadek. Ostatnio liczyłem, mam gusty i wyczucie warte kilka baniek. Mój syn ma na imię Juliusz, czemu to z dupy tak wplatam te wersy? Bo jest jak hip-hop, tak rośnie, że zaraz się w środku nie zmieści. Taka dominacja, że aż Spaf odezwał się w sprawie Fryderyk. Sorry, ale... Cringe? No w ogóle, kurwa, ktoś robi coś innego niż oglądanie Twitcha, to jest straszny cringe. Ja pierdolę. Póki co kciuki trzymane są raczej za popkillery i tylko się śmieje pod nosem, jak patusy kształcą na młodzież. Imagine robienie czegokolwiek w życiu zamiast opierdalania się i walenia konia. Właści wariacie za świat, w którym kolizje drogowe rozstrzyga się nożem. Witam cię ziomek ze szczytu Taberi, tak parę freestyli zlepiło się w label. Jedziemy dalej, następny challenge rozpocznę już jako SBM Majors. Jebem LGBT tęczę. Chociaż tutaj może przyda się więcej luzu. Ewo. Bo nawet Mafia ma dwóch tatusiów, a ja mam cztery gorące nominacje. Poza tym widzowie, ja bym tak nie oceniał, wiecie, surowo. Chodzi tylko żeby o to, żeby rozpocząć drugą edycję, nie? On nie ma dać najlepszej zwroteczki. On już swoje udowodnił pewnie trochę w życiu. Fajnie, że się coś dzieje. Zasady takie same, ta? A kogo nominował? I pierwszy ciebie. Pacjent, który ją łapie, to młody Busy. Drugim wariatem, którego bym chciał zobaczyć na wizji, jest Tato Hemingway. Trzeci jest BDS. I nie mogło zabraknąć tutaj tego wariata. Czwarty jest Mata. And last, but not least, not nomination, but an invitation goes to Mike Posner. Feel free to join anytime. Hot 16 Challenge 2. No i git. Ja pierdolę, Hot 16 Challenge to free content na streama przecież. Dziękuję. Dziękuję, Solar.